Państwo polskie działa, powiedzmy, średnio. Są problemy zarówno gospodarcze, jak i społeczne. Spróbuję przedstawić 10 takich poglądów czy systemów, które myślę miałyby sens. Powiedzmy, że to taki mój fikcyjny program wyborczy, taka mała zabawa. Jestem ciekawy, jak to wyjdzie. Zachęcam Was do napisania w komentarzach swoich pomysłów, jak państwowość można poprawić, czego brakuje, co dobrze by było, gdyby się w Polsce pojawiło, a co wypadałoby odrzucić. Podstawowym problemem według mnie jest kwestia wyborów, a mam oczywiście na myśli demokrację pośrednią. Co to znaczy, że wybieramy jakichś tam polityków, no i oni rządzą. A wcale tak być nie musi. Jest coś takiego, jak demokracja bezpośrednia. Jak ja bym to widział? Idziemy do urn i wybieramy polityków, a oni mają dbać o sprawy nie dotyczące nas bezpośrednio. To znaczy o politykę zagraniczną. Niech dbają o dobre funkcjonowanie urzędów państwowych, policji, wojska, szpitali. A reszta, na przykład wiek emerytalny albo płaca Minimalna, takie rzeczy powinny się rozstrzygać bezpośrednio. To znaczy, pada pytanie, czy wiek emerytalny powinien być wyższy? W aktualnym systemie zdecydują o tym politycy. A jak byłoby lepiej? Zadaje się to pytanie i organizuje referendum. I w tym referendum ludzie sami odpowiadają, czy chcą dłużej pracować, czy też nie. I tak powinno się rozstrzygać wszystkie bezpośrednie kwestie. Wiek emerytalny, płaca minimalna, szkoła od szóstego roku życia, czy wysokość podatków. No dobrze, ale niedawno udało się zorganizować referendum i za mało osób wzięło udział, żeby uznano je za ważne. Wyeliminować próg ważności. Jak ktoś nie chce głosować, to jego sprawa. Ci, którzy nie chcą głosować, niech nie będą brani pod uwagę, a nie ktoś nie pójdzie zagłosować, bo ma to gdzieś i automatycznie wychodzi na to, że jest na nie. No bez sensu moim zdaniem. Jednomandatowe okręgi wyborcze. Wiem, że dużo się o tym mówi, ale pewnie nie wszyscy wiedzą o co chodzi. Aktualnie mamy 41 okręgów wyborczych i mimo że można zaznaczyć swojego kandydata, głosujemy na partię. Podam taki przykład. Mamy listę PiS i na pierwszym miejscu jest Antoni Macierewicz, na drugim jakimś tam, nie wiem, Patryk Jaki, a na trzecim Andrzej Duda. To tylko przykład. Głosuję na Dudeł ale mój głos nie trafia do niego tylko do partii czyli do pierwszej osoby w tym przypadku Macierewicza a ja nie chcę Macierewicza mam go gdzieś ja chcę Dudę już dopiero jak Macierewicz uzyska wystarczającą ilość głosów to głos trafi do jakiego a dopiero później do Dudy i tak Duda może mieć więcej głosów niż Macierewicz, no na przykład ma 20 głosów, a Macierewicz 0, a wyjdzie na to, że Macierewicz dostał 20 głosów. No i ja mam problem, bo ja chciałbym na przykład w Sejmie Budkę z PO i Dudę z PiSu. I pamiętajcie, to cały czas przykład, bo Duda jest prezydentem i nie można na, na niego głosować, tak? No ale... W... Chcę ich, powiedzmy, ale nie mogę zagłosować ani na jednego, ani na drugiego, bo jak oddam głos na dudę, no to jakiś Kaczyński się dostanie, a jak zagłosuję na budkę, no to jakiś Tusk albo inny złodziej przyjdzie. A jak byłoby, gdyby były jednomandatowe okręgi wyborcze? Mamy wtedy 460 okręgów i każdy głosuje nie na partię, ale na konkretnego kandydata. Następnie kary za niedotrzymywanie obietnic. Na przykład jak wchodził do Sejmu obiecał obniżenie podatku, a go podwyższył. Każdy kandydat powinien mieć w programie. W ciągu dwóch lat obniżał podatek o 10% na przykład. Jak mu się to nie uda, to po tych dwóch latach odwołujemy pana powiedzmy, 10 lat zakazu występowania publicznie i sprawowania urzędów państwowych, a w jego miejsce nowe wybory i ludzie wybierają kogoś na zastępstwo. Wtedy to by byli dopiero ostrożni z tymi obietnicami A i immunitet do usunięcia. Co to jest w ogóle immunitet? Immunitet to przyzwolenie na popełnianie przestępstw. To, że jest politykiem, to ma prawo robić co chce i nie wolno go skazać. Ja mam inny pomysł. Podnieśmy kary politykom. Teraz zaprowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu grozi dwa lata. Jakby zatrzymano zwykłego Jana Kowalskiego, dostałby tyle, a polityka by wypuścili, bo immunitet. A podnieśmy karę politykom razy 5 i taki pijany polityk trafi do więzienia nie na dwa lata, tylko na 10, bo być politykiem to reprezentować naród, i to jest odpowiedzialność. To, że jest posłem, to nie oznacza, że może robić co chce. To oznacza, że musi jeszcze bardziej uważać na swoje czyny niż każdy z nas. A no i żeby politycy nie udawali polityków dla kasy, zero pensji, dla polityka mieszkanie darmowe, jakieś tam państwowe i bony na jedzenie i ubrania. Przez te cztery lata niech zajmie się rządzeniem, a nie wcinaniem kawioru czy wakacjami na Karaibach. Kolejna rzecz, mandaty. To mi się nie podoba i to pokazuje nierówności społeczne. Podam przykład. Za przekroczenie prędkości o 50 km na godzinę jest mandat 400 zł. I dla osoby, która zarabia 2000 miesięcznie, to jest prawie 1 czwarta miesięcznej pensji. To jest potężny cios. A dla osoby, która zarabia 10 000 miesięcznie, te 400 zł to jest nic. Czyli co, ci, których na to stać, mogą sobie jeździć szybciej? To jest jakiś abonament na szybką jazdę, czy jak? Ja mam propozycję. Zamieńmy kary w złotych na kary w procentach. To znaczy na przykład mandat 25% miesięcznego dochodu. I tak Jan Kowalski zapłaci 1 czwartą swojej pensji, czyli 500 złotych, a pan bogaty, zarabiający 10 tysięcy złotych, też zapłaci 1 czwartą swojej pensji, czyli 2,5 tysiąca złotych. I to jest sprawiedliwość i równość społeczna. Na no kolejna rzecz. Socjalka. No niby społeczeństwo kapitalistyczne jest lepsze niż socjalistyczne, bo zachęca ludzi do pracy. A ja myślę, że kapitalizm bez socjalizmu jest bez sensu. Już mówię jak ja bym to widział. Czemu tak trudno jest w Polsce się wybić, bo państwo przeszkadza. Nie można otworzyć firmy, bo rozwalają podatki. Nie można studiować bo drogo. Nie można założyć rodziny, bo trzeba pracować. Nie można pracować, bo trzeba założyć rodzinę. A ja mam pomysł. Socjal dla ludzi robiących coś, ale nie zarabiających przez to. I tak na przykład, jak ktoś zakłada firmę, to na 5 lat zero podatków i dawać mu te 2000 miesięcznie, niech to rozkręci, bo później, jak ta firma ruszy, to będzie płacić podatki i się to zwróci. Jak ktoś studiuje, zwolnić z podatków całkowicie, bo jak skończy studia i zaoszczędzi, to może założy firmę i to się zwróci. Każdy rozwój prostego, biednego człowieka na przedsiębiorcę, to rozwój państwa. Ciekawy temat teraz. Mam na myśli więzienia. Przestępca trafia do więzienia i my za niego płacimy. Czemu nie mogą pracować? Na przykład w kopalniach. Nie dość, że będą sami na siebie zarabiać, to jeszcze zarobią coś dla państwa, przez to będzie można obniżyć podatki. A jak nie chce pracować, a to niech siedzi głodny i spragniony w celi. A resocjalizacja? Co wy wszyscy z tą resocjalizacją? Co to jest? Tłumaczenie 30-letniemu chłopowi, że nie wolno kraść? Mógł pracować, jak nie chce pracować na siebie, to niech pracuje na państwo. I jak tak 5 lat przetyra, myślę, że wtedy się zastanowi, czy drugi raz coś ukraść. Tolerancja. I to jest problem społeczny. Gdzie kończy się wyrażanie własnego zdania, a gdzie zaczyna się obrażanie? Ja mam propozycję: albo wszystko, albo nic albo zezwalamy na publiczne propagowanie swoich poglądów politycznych i religijnych i wtedy każdy może ubierać się jak chce, gdzie chce, używać symboli jakich się chce, ale każdego możemy wtedy obrazić na tle politycznym czy religijnym. I nie ma znaczenia czy to Żyd, katolik, gej, transeksualista, komunista czy nazista. Pozwalamy na wszystko. Jak taki gej chce wyjść w spódniczce, niech wyjdzie, ale wtedy mamy prawo mu powiedzieć, że jest pewną częścią od roweru i nie trafił za to dopaki, za obrazu uczuć jakiś tam, albo w drugą stronę. Nie ma prawa obrażać nikogo nikt, ale nikt nie ma prawa propagować swoich poglądów, żadnych krzyży Polski walczącej sierpów i młotów, tęczowych flag, czy homoseksualnych symboli. Temat tabu w domu? Można robić co się chce, ale nie wychylać się z tym na ulicę. Tak samo nikt tego nie będzie komentować i kwestia obrażania zamknięta. A nie jedni krzyczą, że mogą się ubierać w co chcą, a inni to są homofobami. I to jest ok, a nazywanie kogoś pewną częścią od roweru to już jest złe. Dzięki takiej jednolitości, jakie powiedziałem jednej albo drugiej, unikniemy podwójnych standardów. Następna ciekawa sprawa: czy wolne media są dobre? Nie, bo nie ma wolnych mediów nigdy. Popatrzcie teraz. Każdy kanał telewizyjny to propaganda którejś ze stron. TVN najeżdża napis TVP na PO i nie ma rzetelnych informacji. Media niech będą jedne, państwowe i suche fakty. Stało się to, wydarzyło się to, bez opinii. To tyle i bez wzde, że ktoś tam z jakiejś partii politycznej jadł sałatkę na sali. To jest złe, bo to jest najeżdżanie. Jak kogoś to interesuje, to niech ogląda obrady Sejmu. Będzie miał wtedy świat taki, jaki jest i sam oceni, co politycy mówią i co robią. Nie będzie tego odbierał przez pryzmat propagandowych programów informacyjnych. A wolność słowa? A no na przykład Internet. W telewizji, kiedy padnie informacja, policja pobiła działacza kodu, to człowiek w to uwierzy, bo tak powiedzieli, a kiedy jest możliwość odpowiedzi. Na przykład w internecie sytuacja jest inna. Ktoś wrzuca, jak policja bije działacza kodu, a ktoś inny wrzuca, jak ten działacz się rzucił na policję. I wtedy taki człowiek może sam zadecydować, co jest prawdą. I jeszcze odnośnie stacji telewizyjnych i gazet, to są firmy, a firmami kierują ludzie. I na przykład taki PiS wprowadziłby mandaty właśnie stanowiące procent od zarobków, a na przykład właściciel Polsatu lubi sobie szybko jeździć i mu się to nie podoba, więc co będzie robił? Za pomocą swoich środków będzie manipulował. Nie po to, żeby w Polsce było lepiej, tylko po to, żeby uzyskać swój cel. To są wolne media, czy to jest manipulacja bogatych właścicieli firm prostymi ludźmi, którzy nie mogą uzyskać takiego poziomu przez władzę, która jest wybierana przez manipulację tych firm. Hmm. Następna rzecz to cholerne państwówki. Byliście kiedyś w państwówce, w urzędzie, w zusie albo nie daj Boże u lekarza, przecież idąc państwowo do lekarza człowiek wraca jeszcze bardziej chory. Przecież państwo jest najbogatsze w państwie. W instytucjach państwowych powinno być najlepiej. Powinni być zatrudniani najlepsi specjaliści, i nawet jeśli czekasz na przyjęcie na te badania 7 miesięcy, to jak na nie trafisz, to tam powinien być super nowoczesny sprzęt i specjaliści z najwyższej półki zarabiający kokosy. I szczerze, wolę, żeby taki dobry lekarz z moich podatków zarabiał 20 tysięcy niż ma te pieniądze zarabiać polityk. A co do sprzętu, kojarzycie wośb. Taka instytucja nie powinna istnieć. Wszystko, co robi Wielka Orkiestra Świątegra, Pomocy powinien robić rząd. Nie powinno być w ogóle zapotrzebowania na jakieś tam sprzęty medyczne, bo to wszystko powinno być ogarnięte przez państwo. A nie wiem, czy wiecie, nie wiem jak jest teraz, ale wiem, że na pewno tak było za rządów PO było więcej limuzyn niż karetek. serio. Sam rząd posiada do swojej dyspozycji 1700 limuzyn, nie licząc ambasad oczywiście, a w całej Polsce jest 1500 karetek, czyli 200 mniej. No i to jest przecież chore. A na koniec nasze polskie służby, głównie wojsko. Po pierwsze, przywrócić obowiązkową służbę wojskową. Nie każdy musi iść do wojska, może to też być policja albo Straż Pożarna. Jak ktoś chce studiować, to proszę bardzo, a jak ktoś nie chce studiować, no to się przynajmniej nauczy czegoś innego. No, a przy okazji społeczeństwo stanie się takie trochę twardsze, a nie teraz wiecie jak jest. Dodatkowo problem bezdomnych. Meneli i tak dalej. Taki bezdomny może iść do ośrodka dla bezdomnych. Tam go umyją, dadzą jeść, dadzą nocleg i pozwolą poszukać pracy. Można wyjść z ulicy. Mówiłem o socjalce. Dajmy matkom te pieniądze. 500 plus super sprawa, tylko faktycznie lepiej, żeby to były bony na jedzenie, a nie pieniądze. Dajmy bezdomnym kasę, żeby się wybili. A co jeśli ktoś nie chce się wybić i łazi po tych ulicach i zaczepia ludzi, niszczy i społeczeństwo i dobre zdanie o mieście czy kraju? Utworzyć w wojsku jednostkę i ich wszystkich tam zgarnąć. Będą mieć jedzenie. Dach nad głową, szkolenie, a przy okazji, w ciężkiej sytuacji się do czegoś przydadzą. I problem małej armii oraz bezdomnych rozwiązany za jednym zamachem. Innego wyjścia to ja nie widzę. No, ewentualnie głodni mogą zjeść bezdomnych. Nie no, żart. Dzięki za obejrzenie do końca, tak jak mówiłem. Dajcie znać w komentarzach, jakie Wy macie pomysły na rozwiązanie naszej pięknej, szarej państwowości. Cześć!